Witamy naszych gości. Nasza klasa przygotowała informacje na temat znaczenia orzeków i miodów w kuchni średniowiecznej. Polska słynęła z miodu. Dopiero od XVI wieku przywożono cukier, dotąd w Polsce zupełnie nieznany. Duże znaczenie miał wobec tego miód, zapewniający słodki smak ciast i innych potraw. Dlatego też zawód wartnika był zawodem poszukiwanym. Prawdopodobnie pierwszymi przekąskami były kandyzowane w miodzie cukrze, owoce oraz przyprawy, na przykład imbir, anyż lub korendra, a także orzechy. Pieczono też szereg ciast, uzmarnicony stół produktami pochodzącymi ze zbieractwa, między innymi orzechami leszczyny. W średniowieczu znany był napój zwany syconym miodem lub miodem pitnym, jednak w średniowieczu pijano go często z powodu jego wysokiej ceny. Jest tam miód pitny? Jest. Spożywano go podczas wielkich uroczystości, a dopiero od XVI wieku na dworach zamożnej szlachty powszechnie. Zapraszamy do degustacji ciasteczek. Ale ksiądz jeszcze nie zjadł sera. Na wynos. Na talerzyk, tak jest. Na talerzyk może wytromacić. A potem możemy spokojnie skonsumować. Na talerzyk. Dobrze, że jest pięknie. No właśnie, to trzeba było zaproszenie napisać. Nie jeść od wczoraj. Czy zaproszenie trzeba powiedzieć, że przyjść do głodnego. Tak. Pięknie. Lidia, idziemy dalej? Tak. Poczęstuj wszystkich naszych. A jakie filmy zaczęliście oglądać? Jakie filmy oglądaliście już? Znak Orła, tak? Znak Orła. To jest klasa czwarta B. Tak? Czwarta B. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. 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 Dziękujemy.